Dzień dobry, cześć i czołem, witam bardzo serdecznie. Nasza łódź naprawiła się do wartości 228, a my zabierając... Nieważne, moi mili państwo, zebraliśmy itemy z łodzi. O, krokodyl. Hi. Ej, ale... Dobra, zaczyna być problem, zróbmy tak. Ale wpadłem na pomysł, w sensie... O kurde, nie, no za dużo was jest, lecimy na bagna, słuchajcie. Lecimy na bagna. Już wiem, co mi, słuchajcie, trzeba... Co mi jest potrzebne, wręcz niezbędne. Miejsce, gdzie te wszystkie krokoliszki będę, powiedzmy, składował. Ej, ale czy on mówił o tym, że ten? Że te krokoliszki idą w ogóle? Halo. Krokodylki. No i jest problem, nie? Halo. O. O, uwaga, ja nic nie mówię, nie, ale to wszystko przez to skupienie. Liczę na to, że te gówniaki powyskakują, tylko nie na mnie. Dobra, spoko, generalnie miło by było. O! Ja wszystko wiem. Uwaga. Ale jajca, nie? Haha. Już ja wszystko wiem, zobaczcie. Zobaczcie, zostały tylko dwa. To jest już całkiem spoko. I teraz z dwoma to powinienem sobie poradzić. Boję się tylko, że tamten na dole gówniak to oko wyskoczy, nie? Ej, no i spoko, no i to jest okej, to jest całkiem w porządku. W ogóle nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, jakoś zacząłem nagrywanie tak z dupy, powiedzmy. Znaczy z dupy, nie no, nie z dupy, ale zacząłem to nagrywanie. Ej, i nie ma. Nie ma krokodyli, w ogóle nie mam. Wróć. Znaczy, w sensie nawet usunąłbym to oko, tylko w sumie to po co? Z tego co widzę, robi dobrą robotę i nie bardzo mam po co usuwać, jakby... Nie ma. Ej, faza. Podoba mi się. Okej, dobra, nie ma problemu. W ogóle nie ma problemu, spoko. Były krokodyle, nie ma krokodyli. Dobra, ale wpadłem na pewien pomysł. Na pewno, kurczę, dobrze zauważyliście to, że jak te krokodyle biegły, to jak wpadły w ten smar, to je to tak cholernie spowolniło, że aż miło popatrzeć było. Kurde, może by zrobić jakieś takie pole, gdzie biegałbym między właśnie tymi smarami, poustawiać porozkładać ten smar, a między tym smarem jakieś te takie pułapki, nie, porobić może, tylko nie mam tych zębów, a teraz to już w ogóle zęby, straciłem możliwość uzyskania tych zębów, powiedzmy, no bo, no, spindoliły mi te. Czy nie powinienem gdzieś gnić home? Aha, okej. Okay. No to przynajmniej już wiem, że nie powinien. No kurczę, ale... Ale można by było przekminić coś takiego, jakieś takie właśnie pole, gdzie można by było biegać z tymi pieskami. Nawet na tych bagnach, kurde, tam pal licho jakieś tam te pułapki specjalne, pola, Bóg wie co, ale nawet te bagna, zróbmy tak, elo. Dobrze, piknie. Piknie, kurczę, feluś, piknie. Czy ja mam jeszcze kupsztale, słuchajcie? Obawiam się, że mogę ich już nie mieć. No i chyba słusznie się obawiam, bo chyba nie mam, pozdro. No dobra. To weźmy jeszcze, ale jungle turf. Dobre, huk tam. Weźmy sobie jungle turf. Tutaj sobie od razu wszemiemy, słuchajcie. I przygotujemy sobie tutaj następny. W ogóle tak dużo miecha. A, tu mam miecha. Okej, zróbmy tak. Zróbmy tak. Subcio, do tego weźmy... O tak, super cook. Czy jeszcze mam jakieś żarcie? Nie. Weźmy to natomiast i teraz poróbmy odtrutki. Antivenomy 2 myślę zrobimy i one się chyba nie stakują, nie? O, stakują się, cudownie. Cudownie.
Czy jeszcze mógłbym coś z tym, słuchajcie, zrobić, coś zamienić, albo nie wiem, cokolwiek. Un momento. Się robi ciemno jak w dupsku, weźmy trochę. O, wy dziady. No jelo. No ale jak śmiesznie się blisko zrespiły, nie? No to było zabawne, znaczy zabawne, to było zaskakujące, powiedzmy. Dobrze, co to jest, ryby się psują, w związku z tym nie mam pojęcia, jak się robiło paluszki rybne. Jak dam dwa patyki, to co będzie? Wet goop, tak też myślałem. A jak dam, nie wiem, coś co mi się psuje innego, nie wiem, bakłażan. O, fish sticksy, okej, okay, spoko. Czyli dwie ryby, patyk i coś tam, no to jakby jest okej, okay, tak? Dobrze, ten snake skin by się przydało, nie wiem, dobra, weźmy miód. Zakośmy, to wrzućmy na razie tutaj. Mamy dwie odtrutki, nie wiem czy się przydadzą. Chciałbym tak, chciałbym naprawić tutaj nasz snake skin head, powiedzmy w tym filmie. Do tego potrzebujemy aż 8 pa... to nie wiem czy się bardziej nie opłaca nowego zrobić, tak szczerze. Potrzebny nam jeden ten, jedna wężowa skóra, kapelusz i jeden shard. No zdecydowanie lepiej zrobić nowy w moim przypadku. Zjedzmy to sobie. Okej. Okay. Teraz zróbmy, myślę, jeszcze jedne tutaj fish sticksy, żeby nam się to na pewno nie zepsuło. I tak oto mniej więcej będzie wyglądało. Gdzie ja mam ten sten? Aha, tutaj, dobra, to zróbmy tak. Myślę, że zdecydowanie lepiej jest zrobić nowy snake skin head, bo mniej nas to wszystko będzie kosztowało, więc weźmy sobie, nawet go zróbmy od razu. Czego tu jeszcze nam brakuje? Shardów. Shardy jak gdzieś mam. Tu mam, a jak nie, to na tamtej wyspie z pająkami jest ich tyle, że to... Dobrze, i to sobie na razie weźmiemy, rzucimy tutaj, niech sobie leży. Ile ta zbroja ma? Słuchajcie, 100%, super, to ją sobie też tutaj rzucimy, ale ładna muzyczka w ogóle w tle. W ogóle tak się zastanawiam, czy ja nie powinienem... Ej, żeby tak muzyczkę tak na 4. Co wy o tym myślicie? Ja myślę, że to jest dobry pomysł. Muzyka zawsze, jak gdzieś tam sprawdzam potem na tym filmie, to jest jakby troszkę za cicho. Za cicho co do, co jakby w stosunku do innych efektów dźwiękowych. To weźmy ją sobie tak troszkę, zróbmy głośniej, bo dlaczego by nie? Dobrze, zróbmy sobie tak, słuchajcie, do tego dorzućmy to, żeby były piękne meatballsy. I co ja bym chciał zrobić? Chciałbym schować jeszcze gdzieś kuperek świnki. Nie bardzo mam gdzie, bo takiego kuperka nie mam, bo go zużyłem. No dobrze, to jest ten moment, kiedy potrzebna nam kolejna skrzynia, niestety. Niestety, ze względu na to, iż to, co chciałbym uczynić w bazie, to wooden flooring, ale z drugiej strony, teraz zacząłem się zastanawiać, bo tak myślałem, wooden flooring, nie, o, ja zrobię wooden flooring. Ale teraz tak sobie myślę, co z tego wyjdzie? Honey nuggets, a zróbmy why not. Tak sobie myślę w tej chwili, jak o tym wooden flooringu, że tak powiem, że w zasadzie nawój mnie ten kaktus. Tu jest ich sporo, o, cuda. Dobra, no w sumie to możemy też wrzucić sobie tutaj, bo dlaczego by nie? Tu mamy w ogóle kokosy, kokos, ale jajca. Te kokosiki to jak gdzieś mam i to całe, no właśnie, żeby było już zabawniej. tak sobie myślę, słuchajcie, że w sumie po co mi ten wooden flooring? Weźmy tam tą wódeczkę, ją zgarniemy, troszkę ją podreperujemy i może pozbieramy kupsztale trochę. A w międzyczasie się zastanowię. Wooden flooring. Żagiel zaraz pierdyknie, dup, już. Żeby nie zalewało, ale w zasadzie i tak mnie w tej chwili nie zalewa jakoś mocno. Aha, chociaż jeszcze 12 dni. A z drugiej strony można by było się zacząć, słuchajcie, przygotowywać troszkę na porę tą ciepłą. Będziemy potrzebowali na tą porę ciepłą czegoś takiego jak Miner Head. Na pewno. 100% normalnie. Miner Head będzie nam potrzebny. A to jest właśnie, a to ja chciałem zrobić. Ten taki... dobra, już wiem. Chciałem zrobić i... jak to się nazywa? Nie kociołek, tylko ten. Kurde, sam jesteś kociołek. No ten, no.
No ten dings, no ten taki pływający ogień, powiedzmy, tak? Chciałem zobaczyć, co to to. A, to po to mi były te. To nie do trutki mi było. Nie zaatakujesz mnie? Nie, spoko. To nie do trutki było mi to potrzebne. Te. Ta rafa koralowa, tylko do tego tutaj ogniska. Słuchajcie, no i się zaczyna. No i się zaczyna. To, na co generalnie przygotowywaliśmy się od początku. Zaczną się powodzie. Te duże komary, jak tam one się nazywają. Ale z drugiej strony wszystko będzie rosnąć dużo szybciej. Może i też szybciej drzewa, chociaż tego nie jestem pewny. Ale na pewno krzaczki, nie krzaczki, te wszystkie pierdolety, będzie szybciej i więcej berisów. To jest bardzo fajne. No i temu podobne rzeczy. Także z jednej strony fajnie, super i w ogóle warto i jakby warto, no warto, to jakby nie inwestujemy w te pory, no ale w sensie nie płacimy za to, żeby występowała, no ale jakby z jednej strony fajnie, super i w ogóle, z drugiej troszkę gorzej. Dobra. Więc co? Będzie nam potrzebny Miner Head i będą nam potrzebne świetliki. Skąd świetliki, nie mam pojęcia, ale wiem, skąd mogę bioluminescence, bo już kilka razy gdzieś tam się, znaczy nie wiem, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale kilka razy już wpadliśmy na to, więc jakby wiadomo, że gdzieś tutaj jest, nie? I to jest pewne całkiem niedaleko. Dobrze, zróbmy tak, pozbierajmy patyki przy okazji. A skoro już tu są... Czy to się robią już kałuże, słuchajcie? Tak, robią się kałuże. Robią się kałuże, czyli jednak, weźmy tak, czyli jednak może nie głupim, w sumie mogłem to odłożyć na razie, czyli jednak może nie głupim pomysłem byłoby zrobienie tego wooden flooringu. Dobra, schowajmy się na razie tutaj i zobaczmy, co mi jest potrzebne w ogóle na wooden flooring. Czy tu on będzie? Pewnie go nie będzie. Nie będzie, więc zobaczmy tak. W ogóle sea chest? Też fajna sprawa, kurde, na wodzie jakiś ten. Ej, ale fajne rzeczy porobili, kurde, Felek. Seawall. Miałem w zasadzie Bolfin Palace. Miałem porobić jakieś nowe wooden flooring z jednego tego. Ej, to spoko w sumie, jak z jednego kawałka drewna. To moglibyśmy w sumie pościnać drewno i porobić ten wooden flooring i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. A szczególnie, że no właśnie, tu się robi niezła rozpierducha już powoli i im szybciej zaopiekujemy, im szybciej zainwestujemy, powiedzmy. Zainwestujemy, to może źle brzmi, ale im szybciej się zajmiemy tym drewnem, tym lepiej. A mam wrażenie, że jak na to będzie padać deszcz, to będzie przygasać. Czy jakby logika na to wskazuje, a wbrew pozorom elementy logiczne w tej grze są zachowane dosyć mocno. Tak mi się wydaje. Okej, stać nas, znaczy stać. Mamy opcję zrobienia dwóch póki co desek. No dobra, spadamy stąd i od razu dorzucimy fuela sobie tutaj. Dobry, tu zaczniemy sobie schnąć spokojnie. Zrobimy tak. Aha, ale tutaj nie mam. A nie, mam, dobrze, super. No to tak, zrobimy sobie dwie deski, słuchajcie. I ile ja z tego mogę zrobić wooden flooringów? Wooden flooring. Jeden, kurde, Felek. Jedna deska, jeden wooden flooring. Ja pierniczę. To niedobrze, no ale dobra. No to generalnie myk jest taki, że z tego co pamiętam, zepsuć mogą się lodówki. I. Garnek, to nas by to najbardziej zabolało, więc zrobimy sobie na razie tak, teraz się nie zepsują, do tego chyba może się zepsuć Alchemy Engine, to też nas bardzo boli, to też nas bardzo boli, więc pod Alchemy Engine sobie wykopmy, to będzie wyglądało paskudnie jak jasna cholera, ale weźmy to tak zróbmy, słuchajcie, żeby na pewno się tutaj nic nie zepsuło na razie czego. Okej, no to powiedzmy, że to jest w miarę ogarnięte. Co dalej? Ja myślę, że tak, że koniecznie trzeba właśnie zająć się tym badziewiem, czyli ścinamy drewno.
ścinamy jak porąbani, słuchajcie, zabieramy się za wooden flooring. Generalnie mało mnie interere. Mało mnie interere rerują kałuże gdzieś tam dookoła bazy. Bardzo mnie interesuje to, co się dzieje w bazie, także... Dlategoż tak to zrobimy, że jakby tą bazę na pewno przygotujemy pod tym kątem. No. Okej, i teraz tak, mamy szyszunię. Sisunię od razu tutaj pięknie zasadzimy nowe drzewka. Mam wrażenie, że tych szyszyń teraz mniej wypada. Wiem czemu, bo trochę mniejsze drzewa ścinałem. To mniej szyszyń dropu. Dobra, nie ma problemu, nie ma problemu generalnie. Zajmiemy się teraz tutaj tym, myślę. Z tym, że zrobimy też tak. I tak. Okej, trochę mokniemy, stoimy w wodzie. No ale... się zastanawiam, że trochę błędu nie zrobiłem z tymi, z nieprzygotowywaniem worków z piachem, ale mam wrażenie, że te worki z piachem jednak nie dają tak dużo, jak mi się wydawało. Gdzieś kiedyś oglądałem, czytałem i tak dalej, że teoretycznie jak weźmiemy taki worek z piachem i ustawimy go, znaczy postawimy go na takiej dopiero co tworzącej się kałuży, to że niby tam ta kałuża się nie utworzy, bla bla bla, a potem próbowałem z tego korzystać i to w zasadzie gówno dawało. Także mam wrażenie, że te worki z piaskiem niewiele dają. W sensie, no jakbym dookoła bazy obudował całą bazę workami z piachem, to pewnie by się ta woda nie przedostała, ale jednak. Musiałbym wszystko dookoła obudować, nie? Okej, będę musiał stworzyć na pewno łopatę. Może już czas na to, żeby stworzyć, kurczę, złotą łopatę, sobie myślę. Tyle rzeczy wykopujemy, coraz więcej, a z tego co widzę, to, żeby poogarniać te wszelkie nowe struktury, powiedzmy, to jednak jeszcze trochę czasu nam... Oh, you fucking bitches. Dobra, luz. Już sadzę, już sadzę. Spokojnie, w sensie... O nie. Tylko tego mi brakowało teraz, słuchajcie. Dobra. Potrzebuję tego. Oni mi chyba bazy nie rozwalą, nie? Potrzebuję, słuchajcie, złotej łopaty. Muszę na... Jak to nie mogę? Złota to nie mam, kurde, felek. Oni chyba nie rozwalają struktur, nie? Okej. Złota łopata. Kurczę, mam wrażenie, że... O, wow! Trafili mnie. Dobra. Oh shit. Zróbmy tak i spadamy. Już, panowie drzewce. Czy mógłbym się z nimi niby okładać, ale jest ich za dużo trochę. Jest was za dużo. O nie, panowie drzewce. Proszę się odczepić. Panowie drzewowie. Chyba nie dostanę. Elo, panowie drzewowie. Momento. Kurde, bo nie mam jak zaplantować, nie? O Jezu. W sensie ja naprawdę bardzo bym chciał. O, cały mi to plan rozpindala, nie? Gdzie mogę zaplantować? Gówno, nigdzie. Tyle dobrze, że oni nie podchodzą i łapami jeszcze mnie nie naparzają. O. Co, jeszcze nie usatysfakcjonowani? Jeden się odczepił, a czemu wy nie możecie? Elo tu? Nadal nie? Ale boga, no za co? Panowie drzewowie. Halo? Co, jeszcze nie? Ej. Ej, w sensie... Serio?
Ale spindoliłem, nie? O, Glagera mi się zrąbała. A mi licznik znowu zarzuciło. Czy zrąbała? Wiem czemu się w kodzie grzebałem. No ale dobra. I gówno wyszło z testowania czegokolwiek. Ja pierniczę, ale to taka głupota. Że nawet tych strzałów dało się uniknąć i wszystkiego i... Nie, no ja tego tak nie zostawię w ogóle, to nie ma opcji nawet. Nawet... No nie, no tak nie może być, kurde, ja coś pomyślę, nie? Słuchajcie, ja pomyślę co z tym zrobić, ale to jest... Ale to się normalnie w pale nie mieści, kurde felek, no normalnie, o, ale lama, ale lama. Jakby to Staszek powiedział. O, fuck, ej, a mi się, kurde, podobało mi się, o Jezusicku. I normalnie już taką fajną jakąś tam bazę posklejaliśmy i tak dalej. Wow, i te gówniane drzewce, ale w ogóle nie przyszło mi doba, że oni tak duży damage zadają i że powinienem zerknąć, czy przypadkiem zbroję mam i czy się nie uleczyć, nie? Myślę, a posadzę zaraz ostatnią palmę, zaraz na pewno się odczepią. Swoją drogą strasznie wredni byli, bo tyle palm posadziłem, a oni nic. A, no dobra, nic, kurde, będzie mnie teraz jakiś taki kac moralny męczył, no ale... O, czemu? Czemu? No nic, dobra, dziękuję ślicznie. Nie wiem, co powiedzieć w zasadzie, słuchajcie, słyszymy się, widzimy w kolejnych filmach. Pewnie z Don't Starve też, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Jeszcze nie wiem kiedy, ale tej gry na pewno nie zostawię, bo nienawidzę jej tak bardzo, jak ją uwielbiam, więc... więc no cóż. No, sorry. Dzięki, śliczne, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu, do kolejnych przygód. Trzymajcie się, cześć i czołem.